Zapraszam teraz wszystkich do wysłuchania wykładu zatytułowanego Skrytość Biblii. Może trochę kontrowersyjny temat, ale wstęp nam ukierunkuje nasze myśli. Biblia jest najstarszą z istniejących ksiąg. Przetrwała burzę, tak, burzę 30 stuleci, bo jeszcze Stary Testament był przed naszą nową erą spisywany. Ludzie, rzesza ludzi nawet powiem, usiłowali usunąć ją z powierzchni ziemi wszelkimi możliwymi sposobami. Ukrywali ją, palili ją, a posiadanie jej traktowali jako przestępstwo podlegające karze. Tak nakazywali właśnie traktować Biblię i posiadacze Biblii, tak zwani ojcowie święci, zwani papieżami. Jak to robili? Wydali wiele bulli nakazujących nawet zabijanie posiadaczy Biblii. Najbardziej zawzięcie i najsrodze traktowali tych, którzy wierzyli w tą Biblię. Kilka przykładów przytoczę bez żadnego komentarza. Rok 1929. Sobór w Tuluzie. Powstał indeks ksiąg zakazanych, ale Pismo Święte tam się nie znalazło. W 1215 roku na soborze ustalono teorię o transubstancjacji. Gdy hostia do ust jest brana, ona się przemienia w naturalne, fizyczne ciało Jezusa Chrystusa. A kto tak nie chce rozumieć, ma ostrzeżenie. Inkwizycja przyjdzie. Co więcej, w 1241 roku, a więc 15, pewnie czy 16 lat, papież Grzegorz IX wydaje zakaz czytania Biblii. Nie wolno, bo jeszcze ktoś znajdzie prawdziwą naukę, a transubstancja już przecież obowiązuje. Wtedy właśnie powołano, szczególnie wtedy dano wyraźne cele inkwizycji. Na przykład w 1573 roku w Wilnie spalono prawie cały nakład Biblii Brzeskiej. W 1836 roku papież Grzegorz XVI w indeksie zakazanych ksiąg na nowo zapisał, albo swoją bullą podkreślił, że bez zgody inkwizycji to nawet księżanie znający łacinę nie mogą czytać, nie wolno. Potem były poprawki niecałe 60 lat temu. W 1893 papież Leon XIII dopisuje Biblię bez żadnych warunków. Czy jest zgoda inkwizycji, czy nie, nie wolno czytać, nie wolno mieć, nie wolno wierzyć. No i jeszcze dwa przypadki. W 1758 Benedykt XIV zakazał czytania Biblii w językach narodowych. To był najbardziej ciekawy zakaz, bo to język zrozumiały przecież dla poszczególnych narodów. Nie wolno. No, ale co się stało w 1832 i powtórzone w 1844? Papież Grzegorz XVI wydał encyklikę, która grzmiała, a tak brzmiała. Biblijne towarzystwa są narzędziem diabelskim. Nie wolno rozpowszechniać, nie wolno tłumaczyć Biblii. I stwierdził w tej bulli tak. Towarzystwa biblijne są powszechną zarazą. Chyba wystarczy już tych przykładów. Zobaczymy, czy co Biblia na to. Nasze teraz tłumaczenie Biblii będzie oparte właśnie o Biblii. Tylko pewną statystykę jeszcze podam. Albo może inaczej. Już możemy wykrzyknąć, a Biblia jednak istnieje. Czy sama się potrafi bronić? Powiem już tak, ale za chwilę to będzie wynikało z pewnych tekstów. Popatrzmy jeszcze taki wniosek.
Dzisiaj, gdy wielu jej wrogów już nie żyje, a o setkach tomów napisanych w celu podważenia autorytetu Biblii i zniszczenia wpływu dawno już zapomniano. Biblia znalazła drogę do każdego narodu, do każdego języka na ziemi, do każdego serca. Jak podaje rocznik statystyczny z 2017 roku, całość lub jej fragmenty wydano w blisko 5 miliardach egzemplarzy i przetłumaczone na 1000 języków i narzeczy i dialektów, w tym narzeczy Indian i Eskimosów. Popatrzmy, jak daleko, chociaż mrozy są ogromne, Biblia też tam idzie i zostaje, jak widzimy, na zawsze. Były to niespotykane wydarzenia, ale chociaż tak bardzo walczono o to, aby zniesławić Biblię i zakazać, to popatrzmy na co to, że Biblia jest, na co to wskazuje. To jest bardzo silnym dowodem, że owa wielka istota, którą Biblia nazywa swym autorem, jest też jej obrońcą. To nasz Pan Bóg, autor i obrońca Biblii. W tym temacie skrytość Biblii. Ale czy wobec tego zakryta Biblia jest? Zdawało się, że to słowo albo ten temat, skrytość Biblii, jest niedopasowany. Ale to na pierwszy rzut oka powiem. Za chwilę zupełnie inaczej. I mam nadzieję, że wszyscy się do tego przekonamy, jeżeli nie zmrużymy oka. Wydaje się to ta skrytość nawet sprzeczna z poglądem, że jest objawieniem. I Pan Jezus powiedział: idźcie w świat i głoście Ewangelię. To jakże ona jest skryta? Właśnie, dla kogo skryta, to skryta. Biblia, rozum i fakty dowodzą, że skrytość jest charakterystycznym jej przymiotem, wpływającym na przetrwanie jej. Ale nie powinniśmy rozumieć, że wszystko w Biblii jest skryte. Trzeba zwrócić uwagę tutaj, że są pewne tajemnice, których Bóg chce skryć albo ukryć współcześniejszym językiem przed ogółem ludzkości. I tu już podpowiadamy: przed niewybranymi. Och, jest dużo takich ludzi. Ale Biblia potwierdza to z wielu punktów widzenia, a przede wszystkim tekstami, fragmentami, opisami biblijnymi. Przejdziemy teraz do czytania tekstów biblijnych, które nas utwierdzą i wskażą, jak rozumieć tę skrytość. W objawieniu 5 rozdział, a werset 1 czytamy tak. 5 rozdział, a werset 1. Tak, 1. I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na zewnątrz, opieczętowaną 7 pieczęciami. Jeszcze raz przeczytam. I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na zewnątrz, opieczętowaną 7 pieczęciami. Zwróćmy uwagę na to, że to była nie księga, ale zwój. Tak w tamtych czasach, za czasów naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów, były pisane księgi, a tak naprawdę były to zwoje, bo dzisiaj słowo księga trochę inaczej rozumiemy. A więc w ręku Bożym był zwój. W starożytności aż do II wieku naszej ery dzieła literackie istniały w formie zwojów, a nie ksiąg. Zwojem był papirus składający się z pojedynczych kart o wymiarach 25 cm na 20 cm.
Poszczególne karty łączono ze sobą żywicą i tworzono właśnie bardzo długą wstęgę pisanego dzieła. Są jeszcze tu inne szczegóły opisane w literaturze, ale to wystarczy ten sygnał, może, że nawijane były właśnie na dwóch wałkach w lewej i w prawej ręce. Dlatego też tu jest powiedziane, nawet wymieniona jest ręka w prawej ręce zasiadającego na tronie. W czasie czytania jedną ręką rozwijano zwój, a drugą nawijano go oczywiście na drugi wałek. Najpierw była tora. Ja widziałem taki zwój, na którym była tora. Byłem kiedyś w Bużnicy w Wilnie. I gdy przewodnik zorientował się, że po polsku mówimy, nas było tam pewnie 5 osób, zadałem pytania, dlaczego Chrystusa nie znacie? A mówi, po co nam Biblia? Bo też wspomniałem o Nowym Testamencie. My mamy Torę. I powiem jeden szczegół. Moja żona była Polką, to pokażę wam Torę, ale z daleka. Bo ona jest tak jak tabernakulum święta dla nich, czyli dla tutaj Hebrajczyków. I pytam się, a co z Talmudem? A Talmud to jest zbiór tłumaczenia, albo inaczej mówiąc, komentarzy o Torze i z Tory wypływające. To czemu nie czytacie? Bo wynikało z rozmowy. On powiedział, że mamy tak mądrego i tak wspaniałego rabina, że on to robi na bieżąco. Nie trzeba starego Talmudu czytać. No więc na wszystko znalazł wytłumaczenie. Pewne zestawienie jeszcze przygotowałem tych zwojów. Wyobraźmy sobie tego wielkość zwoju, gdy na przykład drugi i trzeci list świętego Jana, list Jakuba i list do Filemona mieściły się na jednej karcie papirusu. Na jednej karcie. Zwój listu do Rzymian miał prawie 4 metry długości. Ewangelia Marka około 6 metrów. Ewangelia Jana ponad 7 metrów. Ewangelia Mateusza ponad 9 metrów zwój, jak gdybyśmy rozwinęli, a nie zwijali. Dzieje apostolskie prawie 10 metrów. Zwój samej Księgi Objawienia miał ponad 4,5 metra długości. Tego rodzaju zwój znajdował się w cytowanym wersecie w ręku Bożym. Tu należy zwrócić uwagę, jak czytaliśmy, że ten zwój był napisany od wewnątrz i zewnątrz. Papirus wytwarzano z substancji pochodzącej z sitowia rosnącego w delcie Nilu. Łodygi tego sitowia nad wodą ponad 4 metry były, a pod wodą 2 metry. A jakie grube? No, literatura światowa mówi, że takie grube jak przegub ręki, ale tu różne są przeguby, prawda? Popatrzmy na swoje ręce. Tak było, z takiej łodygi tworzono papirus. Jak? Wyjmowano miąższe z środka i cięto na bardzo drobne, czy listwy można powiedzieć, albo warstwy będzie lepiej, może bardzo ostrym nożem i podłużne te wstążeczki ustawiano pionowo, na to poziomo drugie. Namaczano w wodzie z Nilu, oczywiście to było ważne, aby z Nilu. Dodawano lepkiej substancji, sprasowano je ze sobą drewnianym młotkiem, a wygładzano pumeksem. To tak, żebyśmy mniej więcej się orientowali, że to nie było żeby nie było to dla nas tajemnicą. W ten sposób właśnie powstawała ta masa podobna, bardzo, bardzo podobna do białego papieru dzisiaj. No więc papirus był materiałem bardzo drogim i tak, najpierw pisano na jednej stronie wewnątrz tylko, bo tam były wzdłużne właśnie te warstwy, łatwiej pisać. A gdy było więcej pisania, autor miał więcej materiału do przekazania,
to oczywiście z drugiej strony był też pisany, ale było już to trudniejsze, bo tam były pionowe te zaznaczone, niby ubite, wypolerowane, ale widać było, że inaczej ustawione dla odporności fizycznej. Zwój ten był w czytanym wersecie Objawienia 5.1, był zaplombowany, zapieczętowany i to 7 pieczęciami. Dlaczego? Pierwsze, że po zapisaniu, albo jak to było robione, że po zapisaniu zwój był zapieczętowany albo zawiązywany, już powiedzmy, zawiązywany nićmi, którego zakończenia, które te nici, te końce lakowano i pieczętowano. Zwykle testamenty tak pieczętowano, zabezpieczano 7 pieczęciami. Według prawa rzymskiego 7 świadków opieczętowywało swój zwój swoimi pieczęciami i mógł być on otwarty, powtarzam, według prawa rzymskiego, tylko wtedy, gdy wszyscy 7 ich przedstawiciele byli przy tej czynności obecni. Więc to był bardzo ważny dokument. I coś na ten temat nam zapisano, przepraszam, jak czytałem w Objawieniu 8.1. I co dalej? Zwój ten, który trzymał sam Bóg w prawej ręce, oczywiście jest to przenośnia, można więc określić jako wolę Bożą, jako jego ostateczne zdanie na temat spraw tego świata. A drugi element, 7 pieczęci, nie jedna, ale 7, świadczy o wyjątkowej tajemnicy zwoju. Ważne, jak widzicie, dokumenty. Dzisiaj notariusz by musiał, pieczętuje zazwyczaj jednym, prawda, lakiem, jedną pieczęcią lakową, ale wtedy bardzo ważne to było. Czy zawsze? A przeczytajmy Mateusza. Ewangelia świętego Mateusza, 27 rozdział, a werset 66. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, a werset 66 też mówi o pieczęciach. Piłat powiedział im w 65. Macie straszyć się, zabezpieczcie, jak może umiecie zabezpieczyć grób Jezusa. Poszli więc i zabezpieczyli grobowiec, pieczętując kamień i stawiając straż. Pieczętując. Nikt nie ma dostępu. A tradycja, w Biblii tego nie ma, ale tradycja potem dopisała, mówiąc o zapieczętowaniu tego grobu 7 pieczęciami. Zabezpieczono przed bezprawnym otwarciem grobu. My wiemy z jakiego powodu, ale to nie jest tematem naszego wykładu. Wracamy do tego tekstu z Objawienia. To był drugi przykład pomagający nam zrozumieć ważność tego tekstu z Objawienia 5.1. I ewangelista Jan, objawiciel, czeka w tym właśnie przedstawieniu z objawienia tej alegorii albo przenośni, czeka właśnie na ten moment, by poznać, co jest zapisane, co ma się wydarzyć w przyszłości. A więc zwój jest rodzajem księgi wieczystej albo aktem własności, można by to dokładniej, lepiej powiedzieć, reprezentujący prawo Chrystusa do planety Ziemi. Może to górnolotnie, ale mamy takie stwierdzenie w naszej literaturze. I chyba się zgodzicie, że uczcić Jezusa, uczcić księgę, uczcić zwoje święte nie zaszkodzi. Ten pogląd oczywiście jest prawdziwy, lecz
Chyba znaczenie tego zwoju było jeszcze szersze. Jest też interpretacja głosząca, że zawiera ten zwój zapis przyszłych wydarzeń, albo jeszcze inaczej powiedzieć, opis historii, która ma się wydarzyć. Ja nie pomieszałem czasów. Historia to czas przeszły, a mówimy historia, która ma się wydarzyć. Pan Bóg o wszystkim wie i może wcześniej napisać to, co potem będzie na świecie widoczne. A więc objawia sądy w objawieniu i ten zwój, które te sądy Bóg wyleje na ziemię, a także mówi o drugim przyjściu Chrystusa, które to przyjście będzie pełnoprawne, albo nawet pełnoprawnie obejmie swoje dziedzictwo Zbawiciel, realizując ten akt własności nabyty przez odkupienie tej planety Ziemi, o której przed chwilą mówiliśmy, i zaprowadzi swoje sprawiedliwe rządy w tysiącletnim królestwie. Taki pogląd, albo ten pogląd właśnie opisuje zawartość zwoju. Rzeczy zapisane na zewnątrz były łatwiejsze, a te głęboko ukryte były trudniejsze, bo literatura nam podaje, że rzeczy zapisane na zewnątrz reprezentują to, co łatwe do odszukania, do zrobienia i proste w Biblii, w której możemy przeczytać, i historię, większość przykazań i napomnień oraz niektóre doktryny. A rzeczy zapisane wewnątrz i zapieczętowane siedmioma aż pieczęciami reprezentują ukryte zarysy Biblii, z których jakikolwiek zarys może być zrozumiały dopiero wtedy, gdy we właściwym czasie Jezus o nich powie. Gdy otworzy właśnie zabezpieczające pieczęci, no złamie te pieczęci i wyjaśni wybranemu ludowi Bożemu zawarte tam rzeczy. Bo przeczytamy o tym. Mamy upoważnienia, aby tak głosić w 5 też rozdziale objawienia, ale w wersecie 9 mówi tak, 5 rozdział, 9 werset, i śpiewali nową pieśń. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. A więc mamy w Piśmie Świętym te głębokie tajemnice już odkrywane. One były zapisane również w Starym Testamencie. Przeczytam tylko może jeden krótki werset, proroctwo Izajasza, 6 rozdział, a werset 2. Izajasz, 6 rozdział, a werset 2 mówi tak. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swoją twarz, 2 przykrywał swoje nogi, a 2 latał. Odsyłam do tłumaczenia, bo jest dość długie tłumaczenie, do epifaniacznego tomu 12, strona 710. Tam jest dużo na temat tej symboliki, ale ona nam nie mówi na razie o skrytości, tylko już o odsłonie. Ale przejdźmy do Ewangelii Marka, 4 rozdział, a werset 11 ukierunkowuje nasze teraz rozumowanie. Ewangelia Marka. Proszę, abyśmy przeczytali razem, to będzie bardzo dobrze. Nie będę musiał dużo tłumaczyć. A więc Ewangelia Świętego Marka, 4 rozdział, a werset 11. Mówi bardzo zrozumiałym językiem. A on im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach.
A więc wyraźnie nam Pan tutaj powiedział, a zapisał to ewangelista Marek, że aby patrząc, bo wiemy, 4 rozdział, a werset 11, jak czytałem, aby tę tajemnicę ograniczyć do wybranych. My wiemy, że to chodzi o obieg Ewangelii, do wybranych i bezpośrednio, a pośrednio do spływającego błogosławieństwa tej tajemnicy na tych, którzy studiują, którzy uznają, którzy wprowadzeni są w pracach podręcznikowych do Biblii, a więc tomy różne, wybitnych właśnie sług Bożych. Bo ci, którzy nie rozumieją podobieństw, bo mówimy tutaj, że podane są w podobieństwach te tajemnice, to oni się nawet naśmiewając. I Pismo Święte mówi, aby patrząc, patrzyli, ale nie widzieli. Słysząc, słyszeli, ale nie rozumieli tego. Podobnie mówi Ewangelia Świętego Mateusza, 13 rozdział. Ewangelia Świętego Mateusza, 13 rozdział. I od 14 do 17 wersetu. Potem podam jeszcze dwa inne cytaty, ale nie będziemy czytali. Podstawowy, jasny chyba jest 13 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, od 14 do 17 takie słowa tam znalazłem. 13 rozdział od 14. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: słuchając będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie. I patrząc będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczyma nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił. Ale błogosławione wasze oczy, bo widzą, i wasze uszy, bo słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli. I słysząc to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli, bo dopiero przyszedł czas odpowiedni i czas słuszny. Te same myśli powtarza święty Łukasz, 8 rozdział, wiersz 10, proszę zapisać, kto notuje. I Ewangelia świętego Jana, 12 rozdział, od 39 do 41. Nie znajdziemy tu żadnej sprzeczności. Jest w tym wielkie miłosierdzie. Czym? W tym ukrywaniu, w tej skrytości, w tej tajemnicy, o której przed chwilą czytaliśmy. Zarówno dla tych, którzy widzą, jak i dla tych, którzy nie widzą. O! Ktoś by powiedział, jak to? Już nam tekst jeden mówił o tym, ale w przypadku tych pierwszych mowa jest o klasie wiary. Ci, którzy byli postawieni w oparciu o uwierzenie, o usprawiedliwienie i spłodzenie, oni, widzenie ich było głębokich rzeczy. A to dowodzi, że jeśli zechcą, będą mogli zwyciężyć w warunkach wymagającej wiary. I zwyciężyli. I zwyciężyli. Bo dostąpili spłodzenia z ducha. Gdyby jednak ci drudzy, popatrzmy, co by było, gdyby ci drudzy, mówimy teraz o klasie, która żyła bez warunkowej wiary podnoszącej do góry, nie, że nie wierzyli w Boga, ale w czasie, kiedy wiara nie dawała spłodzenia. I gdyby oni widzieli te głębokie rzeczy, bo nie byłyby ukryte, oznaczałoby to ich spłodzenie z ducha i postawienie na próbę do życia w warunkach wymagających wiary i co więcej powiemy, zbyt trudnych do odniesienia zwycięstwa, a to oznaczałoby ich wieczne zniszczenie. Mamy takie teksty. Kto nie dotrzymał swojego poświęcenia, spłodzenia, i później to teksty mówią, że niestety
to, co przed chwilą zatytułowałem, że gdyby klasa niewiary była wtajemniczona w takie szczegóły, by się źle to skończyło. Chcę podkreślić, że to właśnie Pan Bóg utrzymuje ten stan zaślepienia dla nich, pozostawiając ich do czasu, kiedy szansa uzyskania życia będzie mogła przebiegać w warunkach niewymagających wiary, ale poznania. Przez poznanie do Chrystusa i podporządkowanie się. I co dalej? Wymagające właśnie, niewymagających wiary, w których to czasach, jeśli zechcą, będą mogli zwyciężyć. Popatrzmy, jaka mądrość naszego Boga. Przeczytam teraz jeszcze parę tekstów z pierwszego listu do Koryntian. Kto ma Biblię, to proszę też otworzyć, bo tu mamy, jak święty Paweł w mistrzowski sposób wykłada właśnie ten temat o skrytości Biblii. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, od 6 aż do 16. Tu bez tłumaczenia już będziemy mogli przyjąć, bo będzie to zrozumiałe. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, a wersety od 6 do 16. Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. To podkreślam, przemijają. Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale, której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznał, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ale głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, co to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś Bóg objawił te rzeczy przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. A kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz Ducha Bożego. My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Kto bowiem pozna umysł Pana, kto go będzie pouczał, ale my mamy umysł Chrystusa. Popatrzmy, wspaniały wykład na temat tajemniczości, skrytości i czym jest wiedza ludzka. Wiedza ludzka jest pomijająca. Ja sam w szkole uczyłem się o różnych, trzech różnych pojęciach o teorii światła. Były przeróżne teorie. Ja nie wiem, czy już teraz czwartej nie ma, bo ja już dawno do szkoły nie chodzę. Więc to jest przemijające. To jest przemijające, a wiedza i światło ducha z Ducha Bożego jest nieprzemijająca. Teraz będę wybierał, no, za dużo przygotowałem, albo się rozgadałem. Może tak, Bóg wiedział, że Biblia trafi do rąk milionów członków klasy niewiary, by nie pozwolić jej wzajemnie sobie szkodzić. Celowo uczynił ją bardzo skomplikowaną, tak by klasa nie zrozumiała tajemnic, to byłoby dla niej szkodą. Strona 711 więcej mówi w wypowiedniczym tomie 12.
Tam nawet mówi dokładnie, że Biblia, ze czcią mówimy, że Biblia jest bardzo skomplikowana, bardziej skomplikowana niż 1000 chińskich zagadek połączonych w jedną, choć uważa się, że chińskie zagadki są najtrudniejsze do rozwiązania. O tym to pomijamy na razie. Myślę, że ogólny zarys przedstawiłem. Pan Bóg w swej mądrości i tym, którzy nie wierzą, którzy go lekceważą, daje taką szansę, taką nadzieję. Ja teraz podam może tylko jeszcze kilka przykładów, ale no, niestety może jak się drugim razem spotkamy, to drugą połowę powiemy, ale teraz tylko ten szkielet przedstawię. Następny dowód, proroctwo Izajasza, 29 rozdział, od 11 do 16. Piękny tutaj starożytny wykład na temat tej właśnie tajemnicy. I jeszcze piękniejszy jest w jednym rozdziale wcześniej, jeden rozdział wcześniej, a więc proroctwo Izajasza, 28 rozdział, od 9 do 13. To też wyjaśnia nam, jak to się dzieje, że Biblia jest skomplikowana dla ludzi, odrzucona przez świat. Och, może jeszcze tak, że jednym ze sposobów dla klasy niewiary było to, że ta trudność była, że Bóg podał trochę tu, jak mówi Biblia Gdańska, trochę ówdzie, wiadomości, informacje na temat wybrany, temat usprawiedliwienia w przeróżnych miejscach, przepraszam, nie w jednym. A więc Biblię się przeczyta przedmiotowo, a nie jak powieść od dechy do dechy. Szczególny jest Izajasz 28 rozdział, wiersz 14 i 15. Miałem na to zwrócić uwagę, ale zwracam uwagę w tej chwili już na zegarek. I ten proroctwo Izajasza, 28 rozdział, on właśnie koncentruje się na wielu tematach, ale podanych zdawkowo, po to, żeby czytać również inne, jeśli podręcznikowo, przy użyciu, tak jak ja teraz, 12 tomu epifanicznego. Dochodzimy więc już teraz do konkluzji. Jeśli ten zegar dobrze idzie, to powinienem za 2 minuty najdalej albo za minutę kończyć. Co jest bardzo ważnego, co jest bardzo ciekawego, że Pismo Święte ukrywa przed, nieraz przed intruzami, ale również też przed poważnymi ludźmi światowymi, poprzez różne, nieraz wieloznaczące słowa, nieraz pomija niektóre słowa przez idiomy. To większość z nas wie, że to jest idiom, to charakterystyczne dla danego języka stwierdzenie, nie dające się przetłumaczyć na inne. Wyrażenia charakterystyczne dla języka hebrajskiego. W Grece mamy też właśnie w Nowym Testamencie, to ludzie nawet nazywają, że to są hebraizmy niewytłumaczone dla innych ludzi. Ale klasa wiary musiała dowieść właśnie wierność i gotowość rozumienia i stopniowego przyjmowania, odkrywania, zrozumienia tych tajemnic. Są one powoli odsłaniane. No i ostatnie może 2 zdania. W ten sposób, ja napisałem tutaj taki wniosek, w ten sposób skrytość Biblii jest zachowana wobec klasy niewiary, a objawiona klasie wiary. To dowodzi, że skrytość jest przymiotem Biblii, a objawiona już teraz klasie wiary, czyli nam również, tak jak powiedziałem, w spływającym tłumaczeniu poprzez słowo pisane, poprzez tomy, również i dla nas te błogosławieństwa spływają. I będzie to jeszcze w przyszłości bardziej odkryte, te tajemnice. My teraz
a niewybrani zrozumieją je w tysiącleciu. Bracia, skoro tak ustawiliście te zegary, to niestety chciałbym być punktualny. Życzę braciom i siostrom błogosławieństwa pańskiego z tych lekcji, które tylko sygnalizowały kierunek dla badania Słowa Bożego. Dziękuję.